Cześć, tu McGuffin. Najmądrzejsza i najszybsza kradzież w historii $1,5 miliarda w zaledwie 45 minut. Dzisiaj pokażę Wam oryginalny koreański film o napadzie z 2014 roku pod tytułem Criminal Designer. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Ji-hak to mistrz wyłamywania zamków i hakowania sejfów, który żyje z handlu kradzionymi artefaktami. Jest tak dobry w tym, co robi, że dokonał ponad 100 kradzieży, ale nigdy nie został złapany, ani nawet nie był wśród podejrzanych. Na początku filmu widzimy go podczas jednej ze swoich misji. Włamuje się do silnie zabezpieczonego biurowca, aby ukraść artefakt, wart dużo pieniędzy. Sejf jest skomplikowany i trudny do otwarcia, ale nie dla Ji-haka. Udaje mu się go otworzyć w ciągu minuty i skutecznie ukraść artefakt. Udaje mu się też oszukać strażników, jednak gdy jest już poza niebezpieczeństwem, przypadkowo rozbije drogi artefakt. Wszystkie problemy, przez które przyszedł Ji-hak, idą na marne, ale on jeszcze nie chce się poddawać. Precyzyjnie projektuje kopię posągu i tworzy jego identyczną wersję. Następnie przynosi kopię do znanego sprzedawcy starożytnych artefaktów. Mężczyzna rozpoznaje ten posąg i wie, że jest fałszywy oraz odmawia prowadzenia interesów z Ji-hakiem. Jednak Ji-hak pyta go, czy kiedykolwiek sprzedał fałszywy artefakt wcześniej. Jeśli chciałby, Ji-hak mógłby łatwo udowodnić ten nieuczciwy sposób działania sprzedawcy. Dlatego mężczyzna nie ma wyboru. Musi kupić posąg. Partnerem w przestępstwach Ji-haka jest także jego najlepszy przyjaciel Gu-in. Jest mechanikiem i ekspertem w tworzeniu materiałów wybuchowych z najprostszych przedmiotów. Po ostatnim napadzie Ji-hak planuje teraz podrabianie banknotów. Potrafi stworzyć unikalną formułę, która drukuje podróbki, wręcz identyczne banknoty. Jednak druk zmył się po kontakcie z alkoholem. Gdy plan nie wychodzi, duet postanawia zaatakować coś innego, jubilerkę, która przechowuje diamenty warte $3 miliony. Zadanie jest szczególnie trudne, ponieważ sklep jest mocno strzeżony i wszędzie są kamery. Aby wyłączyć kamery, potrzebują wykwalifikowanego hakera, który zechce im pomóc. Tutaj pojawia się młody chłopak o imieniu Zhang Bai. Plotka głosi, że Zhang Bai kiedyś zdradził swoich partnerów i sprzedał ich za pieniądze. Niemniej jednak Ji-hak i Gu-in decydują się mu zaufać w tej sprawie, ponieważ jest najlepszy w swoim fachu. Następnie Ji-hak zaprzyjaźni się z kobietą o imieniu Eun-ha, która jest ekspertką od sztuki. Zaprasza ją na profesjonalną randkę i komentuje jej naszyjnik, który był prezentem od jej zmarłego ojca. Udają się do jubilera, aby przetestować autentyczność naszyjnika i okazuje się, że mały diament jest kolekcjonerski i wart $1,000,000. Gdy nikt nie patrzy, Ji-hak wsuwa torbę pod swoją sofę i odchodzi. Udaje się do drugiego sklepu jubilerskiego, aby potwierdzić wartość diamentu i otrzymuje taką samą reakcję od sprzedawcy. Sklep ten jest tym, który Ji-hak planuje obrabować, więc zapamiętuje położenie kamer, liczbę pomieszczeń i liczbę strażników, podsumowując dzień ocenia, że muszą dokonać napadu w ciągu mniej niż 10 minut. W dniu napadu walizka, którą Ji-hak wcześniej zostawił w sklepie, powoduje eksplozję, która rozprasza strażników. Wkracza wtedy Zhang Bai i hakuje kamery, zanim Ji-hak i Gu-in wchodzą do sklepu. Zhang Bai wyłącza również system alarmowy, pozwalający Ji-hakowi dotknąć sejfu bez powiadomienia strażników. Pojawia się problem, gdy strażnicy wracają szybciej niż przypuszczali, ale Gu-in odwraca ich uwagę, rozbijając okno w ich samochodzie. Tymczasem Ji-hak sięga po diamenty i zabiera je. Trio ponownie spotyka się w samochodzie i świętuje zwycięstwo. Następnego dnia właściciel skradzionych diamentów Cho jest wściekły, ale jednocześnie podziwia oszustów, którzy są w stanie dokonać kradzieży przez takie ścisłe zabezpieczenia. Cho to milioner biznesmen oraz gangster. Zabił kilka osób, by dotrzeć tam, gdzie jest dzisiaj i nie planuje się wycofać w najbliższym czasie. Ostatnio zabetonował swojego księgowego do ziemi za próbę podwójnego przekrętu. Cho również planuje własny napad i potrzebuje kilku wykwalifikowanych oszustów do tego celu. Przez ostatni miesiąc porwał i przetestował kilku lamusów i wytrychów do sejfów. Jednakże nikt nie spełni jego oczekiwań. Teraz, kiedy wie, że gdzieś tam jest wykwalifikowany oszust, nie traci czasu i każe swoim ludziom dowiedzieć się, kto ukradł diamenty. Nie chce schwytać złodziei, ale dać im lepsze zadanie. Przez następne kilka dni jego ludzie śledzą każdego sprzedawcę diamentów w mieście i wkrótce dowiadują się o Ji-haku i jego kryjówce. Cho spotyka się z grupą i oferuje im prowizję w wysokości 5% każdemu, jeśli zgodzą się mu pomóc w napadzie. Jeśli nie będą posłuszni, bliscy wszystkich trzech zostaną zabici. Ji-hak zdaje sobie sprawę, że Cho myśli, że Eun-ha jest jego dziewczyną, ale nie ma ochoty ich poprawiać.
W końcu akceptuje ofertę i zgadza się pomóc. Po tym, co mówi im, że ma na celu 150 milionów brudnych pieniędzy i gotówki, która jest importowana do Korei przez cła Incheon. Jest to główny punkt importu w Korei. Jest silnie strzeżony najlepszymi systemami zabezpieczeń w całej Azji. Obok gotówki Cho importuje również kupony na jedzenie, co jest całkowicie legalne. Chce, aby trio użył kuponów jako przykrywki i wyprowadził brudne pieniądze z cła. Zespół zgadza się i zaczyna opracować skomplikowany plan, ponieważ jest to większy niż jakkolwiek napad, jaki dotychczas przeprowadzili. Podczas gdy wszyscy są zajęci, Cho dzwoni do Zhangbaya na prywatne spotkanie i płaci mu dużo pieniędzy, aby trzymał oko na Yihyuka i Guina. Chce się upewnić, że dwójka nie zdradzi go. W międzyczasie policja nadal szuka złodziei diamentów. Zauważyłem w nagraniach z monitoringu Yuhika, który zabrał wybuchowe urządzenie do pobliskiego sklepu jubilerskiego, które działało jako rozpraszacz. Udałem się do jego domu i znajdłem pokój wypełniony planami i danymi dotyczącymi kolejnego napadu. To naprawdę nieprofesjonalne z jego strony zostawić to wszystko na wierzchu, ale policja w pełni z tego korzysta i zdaje sobie sprawę, że on i Cho są w jakiś sposób powiązani. Dzień przed D-Dayem, Jihyuk i Guin idą do portu i przygotowują wybuchowe urządzenie jako rozpraszacz oraz urządzenie, które pomoże Zhangbaiowi zhakować system zabezpieczeń portowych. Po powrocie do kryjówki Yihyuk mówi Guinowi, że planuje zdradzić Cho i zdobyć wszystkie pieniądze, zmieniając adres dostawy kuponów na swój. Jednak Zhangbai słyszy ich rozmowę na ten temat i informuje Cho. Cho decyduje się skonfrontować z Jihyukiem później, ponieważ nadal potrzebuje go do napadu. W następnej scenie widzimy Jihyuka przed galerią sztuki Yangha, czekającego na nią. Ona całkowicie go ignoruje, biorąc pod uwagę, że nie odpowiadał na jej wiadomości ani połączenia. Gdy odmawia rozmowy, on ujawnia, że był uczniem jej zmarłego ojca. Wprowadzamy wtedy mistrza oszustwa, który wprowadził Jihyuka w świat przestępczy, pana Oha. W pewnym momencie swojego życia Oh zdał sobie sprawę, że chce przestać być złodziejem i prowadzić uczciwe życie. Jednak tego samego dnia został zabity przez swojego partnera biznesowego, nikogo innego jak Cho. Ha już nie wierzy Jihyukowi i odchodzi. Tylko kilka sekund później zostaje porwana przez ludzi Cho, aby trzymać Jihyuka na uwięzi. Wreszcie nadchodzi dzień napadu i wszyscy udają się do portu w swoich odpowiednich przebraniach. Zgodnie z planem, pierwszy ruch rozpoczyna się, gdy Cho detonuje ładunek wybuchowy, który rozprasza strażników i wprowadza ich w dezorientację. W tym samym czasie Zhangbai wykorzystuje swoje umiejętności, aby zhakować główny system bezpieczeństwa i sprawić, że wygląda to jak efekt eksplozji. Według urzędników to drobny problem, który zostanie rozwiązany w ciągu 40 minut. To daje Jihyukowi i Guinowi wystarczająco dużo czasu, aby ukończyć swoje zadanie. Udałem się do zabezpieczonego pomieszczenia, gdzie Jihyuk otwiera safe. W końcu stają przed olbrzymim stosem pieniędzy i są oczarowani. Nie marnują zbyt wiele czasu i zaczynają ładować samochód ciężarowy pieniędzmi, zamieniają je na kupony na jedzenie. Wtedy na miejscu pojawia się policja po dowiedzeniu się o eksplozji. Obracałem się wokół portu, co powoduje, że Jihyuk zatrzymuje się na sekundę przed ucieczką z pieniędzmi. Wykorzystując to jako okazję, Jihyuk udaje się do biura celnego, aby zmienić adres Cho na swój, tak jak planował. Ale po dowiedzeniu się o jego planie, od Zhangbaia Cho jest w stanie łatwo go powstrzymać. Trzyma Jihyuka pod lufą i nakłania go do poddania się policji. Gdy Jihyuk odmawia, pokazuje mu naszyjnik Yana. Aby uratować jej życie z rezygnacją, musi stanąć przed grupą SWAT i poddać się. Tuż przed aresztowaniem skacze do wody i zostaje postrzelony. Ponadto ładunek wybuchowy w jego ręce także zostaje zdetonowany, co powoduje jego śmierć. Gdy Yan dowiaduje się o tym, jest załamana, ale Zhangbai z drugiej strony cieszy się, że mogą zachować jego część pieniędzy. On i Guin wdają się w kłótnię, która kończy się, gdy Zhangbai dźga Guina i zostawia go na pewną śmierć. Wreszcie statek kontenerowy dociera do Cho. Ale gdy go otwiera, zaskoczony jest, widząc, że jest wypełniony kuponami, a nie pieniędzmi. Gubiąc zmysły na tym, gdzie są jego pieniądze, dostaje telefon od Jihyuka, który okazuje się być zdrowy i żywy. Wtedy okazuje się wszystko, że Jihyuk robi to od początku i miał to na celu zniszczenie Cho za zamordowanie pana O. Po pierwsze, przedmiot, który ukradł i zastąpił podróbką, miał wewnątrz mikrofon.
Wiedział, że Cho jest regularnym klientem dealera. Szczęście mu sprzyjało i Cho kupił przedmiot na aukcji. Potem dowiedział się, że Cho szuka hakera do sejfu i postanowi ukraść diamenty, aby się do niego zbliżyć. Wszystko to, gdy Cho myślał, że goni Joo-hika, to właśnie on tak naprawdę zostawił dla niego wskazówki. Zhang Bai był także cały czas z grupą i został poproszony, aby udawać, że jest po stronie Cho. Grupa SWAT, która miała aresztować Joo-hika w porcie, bo jego własnymi ludźmi w przebraniu, akurat też była fałszywa. Później uratowali Guina, który udawał, że jest martwy. Na koniec Cho nie ma swoich pieniędzy, a Joo-hook wezwał na niego policję. Kryjówka zostaje zaatakowana zaraz po tym telefonie, a ludzie Cho zaczynają walczyć z policją, próbując ratować własne życie. Gdy wszyscy są rozproszeni, Zhang Bai ratuje Yana i wyprowadza ją z niebezpieczeństwa. Cho widzi, jak jego plan zamienia się w chaos i ucieka z miejsca zdarzenia. Kilka godzin później sytuacja się uspokaja w kryjówce, ponieważ nikogo nie ma w pobliżu. Ludzie Joo-hooka przychodzą odebrać kupon na jedzenie. Choć nie jest on wiele wart, okazuje się, że kupon jest tak naprawdę pieniędzmi, które mieli ukraść. Podczas gdy przenosili pieniądze w porcie, drukowali je także na fałszywej maszynie do drukowania banknotów, którą Jiha stworzył dawno temu. Kiedy banknot przechodzi przez drukarkę, wychodzi jako kupon z powodu utleniania, ale po przetworzeniu go z alkoholem zamienia się z powrotem w pieniądze, ponieważ Cho nie wiedział o tym. Widział kupony i myślał, że stracił pieniądze, gdy były tak naprawdę przed nim przez cały czas. Na koniec Jiha uderza w Cho samochodem i zostawia go policji. W ich kryjówce kupony są polewane alkoholem i zamieniane w prawdziwe pieniądze. Po incydencie Joo-hook znika na kilka miesięcy. Pewnego dnia Yoon-ha otrzymuje od niego dużo pieniędzy, które obiecał jej na założenie galerii sztuki w Dubaju. Yoon-ha wykorzystuje pieniądze tak, jak sobie dawno zażyczyła. Podczas jej podróży do Dubaju zauważa również swój naszyjnik w muzeum, który straciła podczas porwania. Nagle Joo-hook pojawia się za nią, a film kończy się ich ponownym spotkaniem. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie, zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.